Jedna z pań zadała takie pytanie, czy jeżeli miałam wyciętą torbiel endometrialną, oznacza, że mam endometriozę? Tak. Mamy różne postacie endometriozy. Jedną z nich to jest torbiel jajnikowa, czyli ta postać jajnikowa. I jak najbardziej, jeżeli mamy stwierdzenie endometriozy, czyli torbieli endometrialnej, to jest równoznaczne z endometriozą. Kolejne pytanie. Jak to jest z tymi guzami? Czy są one niebezpieczne? Kiedyś coś czytałem, że może to prowadzić do. O, sekunda. Do raka. Czy to prawda? Tak i nie, bo jeżeli mówimy o endometriozie i o guzie, to mamy na myśli endometriozę głęboko naciekającą. Endometrioza głęboko naciekająca to jest endometrioza na przykład na pęcherzu moczowym, jelicie, przy maciczach. Głębokiego nacieku na jajniku jako tako nie ma. Właśnie ta forma jajnikowa, czyli torbiel endometrialny, to jest jedyna postać endometriozy, która zwiększa ryzyko nowotworu i raka właśnie jajnika. Mieliśmy już trzy pacjentki, które miały raka jajnika, który histopatolog opisał, powstał na podłożu komórek endometrialnych właśnie, czyli endometrialny rak jajnika. Rzadka sprawa, ale ryzyko jest niemal 2 czy do 3 razy większe przy endometriozie, zwłaszcza u nierudek. I zwłaszcza u nierudek, najwyższe ryzyko jest u nierudek, które jeszcze miały zapłodnienie pozaustrojowe za sobą. Wtedy jest 3-krotnie podwyższone ryzyko. To jest dość rzadki nowotwór, dlatego to ryzyko nadal pozostaje niskie, ale rzeczywiście endometrioza zdecydowanie zwiększa ryzyko tego nowotworu. Każda inna postać, forma endometriozy nie zwiększa absolutnie ryzyka powstawania nowotworów.